Jesteśmy przy rzece Iłownica w Ligocie, gdzie zdecydowano obniżyć wały o 60 cm. To jest stary wał na Iłownicy, który jest miejscami 60 cm wyższy od nowego. To już jest nowy wał. Widać różnicę, że jest niższy. Stary wał na Iłownicy. I w tym momencie zaczyna się nowy. Ten słup energetyczny pokazuje, jak wysoki był stary wał. I gdzie jest wał? Nie ma. To jest skandal. Tutaj widać, jak wysoki był stary wał, a jak obniżony jest nowy wał, stwarzając jednocześnie zagrożenie dla mieszkańców. Rozkopany prawy wał w stronę Bronowa. Blisko 60 cm wału zostało ubrane. Mieszkańcy protestują i mają rację. W tym momencie inwestor i projektant stwarzają bezpośrednie zagrożenie powodziowe. Iłownica ma dno wyłożone drewnem. Jest to rzeka kapryśna, w ciągu kilku godzin, gdy intensywnie leje,
potrafi być naprawdę niebezpieczna. Czego doświadczyliśmy wszyscy tutaj w maju 2010 roku. To aż dziw budzi, że projektant nowych wałów nie wziął pod uwagę tej powodzi, a kierował się powodzią z 97 roku. Ta ziemia być może wkrótce trafi na prywatne grunty. Będzie po prostu rozwieziona, co już tutaj miało miejsce też. Rzeka stanie się zagrożeniem dla tych pól i domostw. Rozebrany wał przeciwpowodziowy w Bronowie. Tam dalej jest stary wał, który jest wyższy od tego nowego. Ta kubka ziemi to ma być wał przeciwpowodziowy. To ma być wał przeciwpowodziowy. Który ma wysokość niewiele ponad pół metra w niektórych miejscach, a widzimy, że stary wał, który jeszcze jest po przeciwnej stronie, jest zdecydowanie wyższy. Mieszkańcy Bronowa i okolicy Ligoty zdecydowali się na protest, bowiem Jułownica w tym momencie dla nich będzie stanowiła poważne zagrożenie. Popieramy ten protest. Urzędnicy najwyraźniej nie widzieli tego, co działo się tutaj w maju 2010 roku. Tym zabezpieczana jest rzeka. Rozebrany i obniżony wał przeciwpowodziowy w Bronowie. To jest stary wał po prawej stronie tutaj, a ten po lewej stronie już jest zdecydowanie niższy. A tam są domy. To ma być wał przeciwpowodziowy, te pół metra ziemi.
Thank you.